Witam bardzo serdecznie w grze 3D Tunnel, gra wydana w 1983 roku przez New Generation Software, więc na początek wybiorę Capstone, czyli Shift K, trzeba wcisnąć, aby się zaznaczył i zobaczmy demonstrację, czyli to, z czym będziemy mieć do czynienia przez całą rozgrywkę. Więc włączmy demonstrację. No i tutaj na demonstracji widać, jak komputer tłucze jakieś nietoperze. Trzy nietoperze załatwił, teraz jakieś pająki zwisające u góry, tak, potem jakieś skaczące żaby, żeby było ciekawiej. Ten tunel ma to do siebie, że jeszcze ze ścianami nie możemy się zderzać w pewnych miejscach, właściwie dookoła, tylko w odpowiednich odległościach. No i na końcu szczury, tak? Tutaj mamy szczury. Jeszcze. A potem tramwaje. No ciekawe. Trzeba przyznać. Jeśli chodzi o tą demonstrację, to są tego typu rzeczy do przechodzenia. No i wszystko zaczyna się od nowa, tak? Więc dobrze, zaczniemy. Może prędkość wybiorę. No nie wiem, powolnym medium może wybiorę, taką środkową prędkość. No i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Troszkę wolniej się będzie to poruszać, ale dobra. No, dobra. O kurde, właśnie wyrżnąłem o krawędź tunelu. Tylko gdzie ta krawędź jest, tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Nic tutaj nie jest tak do końca oznaczone. Tylko tym celownikiem muszę tłuc te nietoperze. No jak widać, nie wybijam ich trzech, tylko tutaj muszę ich wybić znacznie więcej niż pokazywało demo. No ale dobra, zobaczę, gdzie to uda mi się dolecieć w tym tunelu. Nie wiem, nie liczę tych nietoperzy, ale zaraz sprawdzę po punktach. Za każdy liczy 20 punktów, więc na razie ich wybiłem 16 sztuk. Więc jeszcze. Dobra. Za chwilę będzie sztuk 20. Kurczę, wyrżnąłem znowu w coś. Ok, jest już 20 i dalej jeszcze są nietoperze. Kiedy jest przejście do kolejnej fazy? Nie mam zielonego pojęcia. Ale muszę uważać, żeby właśnie nie ładować się. O kurczę, teraz już mamy. Widzę kierunek w górę. Tu jest akurat sterowanie tak jak w symulatorach lotu. Czyli jak do dołu damy, to lecimy do góry. Jak do góry, to do dołu. Mi to odpowiada, bo tak już jestem przyzwyczajony. I najczęściej jak gram w gry, nawet takie trójwymiarowe latanki, jak układ jest taki góra, góra, dół, dół, no to wtedy się motam. Dlatego lepiej mi jest grać właśnie w ten sposób, że odwrócone są kierunki góra, dół. Zdecydowanie mi to odpowiada. Więc jak najbardziej jestem za tym, aby tak właśnie w tego typu grach było. Chociaż nie we wszystkich tak jest, żeby była jasność. No dobra, na razie tłukę. 5 żyć mi jeszcze zostało, a z 9 się zaczyna. No, taka trochę dziwna ta gra, no ale dobra, ale jest. Ważne, że jest, że da się grać, że trzeba ją oczywiście omówić. Bo jak żeby to było, żeby jej nie omówić. Tak. Nie tylko same tytuły, które były bestsellerami, tylko wszystkie gry trzeba omawiać, bo każda gra zasługuje na swoją recenzję, o tak powiem. No chyba bywają takie gry, których no nie da się zrecenzować, choćby nie wiem co, bo są tak skopane, że nawet. O, pająki już mam, dobra. Doszedłem gdzieś. Ile to? 600 punktów zdobyłem. Za pająki chyba jest więcej. Tak, za pająki jest 40 punktów. Także 40 musiałem nietoperzy załatwić. Kurde, wyrżnąłem znowu.
Musiałem załatwić 40 nietoperzy, żeby przejść do kolejnego etapu. Ale te pająki są strasznie wysoko. Kurde, to dlatego tutaj tak bardzo łatwo się rozbijam o górną część sufitu. Dobra, ale jakoś sobie może poradzę. Dobra, nie będę na chama też się pchał, bo tutaj jak przepuścimy jakiegoś zawodnika, to się nic złego nie dzieje. Bo gdyby jednak się działo, to... to, ale cóż, niestety. 1200 punktów zdobyłem. Jak widać, tunel mnie pokonał. Zobaczmy, jak wygląda fast, czyli szybka gra, czyli szybszy przelot przez... czy właściwie jakoś się specjalnie coś tu różni? No może szybciej trochę nietoperz się pojawia, a poza tym nic tutaj nowego nie ma. No taka dynamiczniejsza wersja, nieco. No to też mi odpowiada, jak najbardziej. No, szybciej się ich wybija, ale też szybciej ja mogę wylądować nie tam, gdzie trzeba. No i tak ta gra wygląda. No ja myślę, że tutaj nie ma za bardzo co przedłużać tą rozgrywkę. Demo pokazało, co później dalej nas czeka. Więc do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na ZX Spectrum.